Dobra, moi drodzy, może jak już stoję w tym jebanym korku, który zajął mi tak naprawdę godzinę 25 minut dokładnie w tym momencie, mam jeszcze przynajmniej z pół do tego, żeby dojechać na trening, gdzie i tak musiałem złamać kilka przepisów drogowych, przejechać przez pas zieleni i generalnie zmienić miejsce treningowe tutaj, bo wcześniej planowałem trening w Hasta La Vista, natomiast po trasie się okazało jednak, że chyba na samą Hastę, tam powiedzmy te 5 km w mieście, o godzinie 15 wyjeżdżając z domu będę jechał 3 godziny. Tak też zdecydowałem, że zmienię trochę trasę i pojadę w końcu zrobić trening na metro, a korzystając właśnie z tej okazji, że tyle czasu to zajmuje, może nagramy właśnie jakiś wstęp do, no nie chcę mówić, że nowej serii wideovlogów, bo tych nowych serii już trochę jest, ale do czegoś nowego, co tak naprawdę będę starał się nagrywać, może sam też jest troszeczkę ciekawszy moment na to i okres, w związku z tym, że jestem dzisiaj, jest wtorek, jakieś powiedzmy no niecałe 3 tygodnie przed zawodami, jadę na trening właśnie zrobić nogi. Nie będą to jakieś tam powiedzmy hardkorowe treningi, nie są w zasadzie treningi do zajazdu, bo że tak powiem, no ta końcówka troszeczkę mi dała odczuć te przygotowania, zwłaszcza to, że zacząłem dosyć późno robić cardio, musiałem jakby nadgonić troszeczkę formy, więc też no, nie staram się żyłować, ale trenować na tyle rozsądnie i na tyle swoich możliwości też, żeby się nie opierdalać, więc zrobię po prostu trening taki, żebym czuł, że trenowałem i mógł spokojnie gdzieś tam jeszcze, nie wiem, jeden albo dwa treningi do zawodów zrobić. Tym bardziej, że u mnie te nogi też już są gotowe od dosyć dawna. Problem jest jedynie z górą i nimi się jakoś tam mega nie martwię. Natomiast no, wszyscy dobrze wiemy, że do utrzymania gabarytu, do utrzymania mięśnia w gabarycie potrzebny jest jakiś ten bodziec, nie byle jaki, ale chociaż no taki, nie wiem, na 70-80%, żebyśmy go byli w stanie utrzymać w rozmiarze podczas redukcji. Także no, widzimy się na metro. O. Dotarłem w końcu na metro po 2 godzinach od wyjścia z domu. Mam jeszcze tutaj minutę na bieżni, więc zaraz zaczynam trening. Może po prostu będę robił tak tym razem, że, bo też chcę, żeby to było w formie testowej, taki vlog też, jak będzie z dźwiękiem, czy będę musiał dokupić na przykład jakiś tam mikrofon czy coś w tym rodzaju, że dogram dźwięk później do tego, co będę robił. Nagram tam po kilka ujęć z każdej serii i w międzyczasie też będę starał się, powiedzmy tam chociaż pokrótce omówić, dlaczego takie ćwiczenia i dlaczego taki system treningowy, czy takie metody i tak dalej. Pierwszym ćwiczeniem na dzisiejszym treningu jest przywodzenie na maszynie. Jest to po prostu forma aktywacji dla przywodzicieli, którą stosuję zawsze na początku treningu, żeby się też rozgrzać, właśnie aktywować sobie przywodziciele przed całą resztą. Dużo lepiej mi się wtedy trenuje czworogłowe, niż gdybym tego nie robił. Jeszcze w momencie, kiedy mam w planie przysiady na treningu, dodaję w serii łączonej odwodzenie na maszynie. I tutaj staram się nie zajeżdżać tych przywodzicieli na maksa, ponieważ mam je nie dość, że dodatkowo słabe, to jeszcze i pospinane. Dlatego 3 serie po 15 powtórzeń na kontrolowanym ruchu i więcej nie potrzebuję. Kolejnym ćwiczeniem są wyproste na maszynie jedną nóż, ze względu na to, żeby każdą nogę stosowna wyizolować i nie zmuszać do pomocy podczas pracy, też z drugiej.
Tutaj 4 serie po 15 powtórzeń. Tu staram się też bardzo uważać na tempo, na tą kontrolę, nie szarpać, nie nakładać ciężaru po to, żeby za wszelką cenę gdzieś tam łechtać swoje ego. W ostatniej serii robię coś takiego, że robię 5 powtórzeń w tempie 3-0-1-0, następne 5 powtórzeń w tempie 3 sekund fazy koncentrycznej i następne 5 powtórzeń, czyli do tych 15 już takie pompujące, szybkie, typowe. Jako formę przysiadu i jako trzecie ćwiczenie wybrałem na dzisiaj CC squat ze względu na to, że chciałem wyizolować sobie pracę mięśni czworogłowe uda, nie angażując do tego pleców, piestowników, pośladków, tylko i wyłącznie praca czwórkami. Ciężar tutaj budowałem do serii roboczej, dochodząc do 45 kg. W serie wstępne po 4-6 ruchów, stopniowo tam co 5-10 kg hantle. Tych serii było 3 i ostatnia, czwarta, 45 kg hantle na 8 powtórzeń. Przed ostatnim ćwiczeniem w dzisiejszym treningu jest wypychanie nasownicy. Tutaj dodatkowo musiałem założyć gumy oporowe ze względu na to, że maszyna i jej konstrukcja nie pozwala na przyjemny i pełny ruch samego wózka. 15 powtórzeń, 4 serie podzielone na 3 fazy, podobnie jak przy wyprostach. Pierwsze 3 powtórzenia w wolnej fazie ekscentrycznej, drugie 5 powtórzeń w wolnej fazie koncentrycznej i trzecia piątka to jest szybkie, 5 powtórzeń pompujące, podobnie jak przy wyprostach właśnie. Następnym ćwiczeniem będą już wykroki, o których za bardzo rozwodził się nie będę. Tutaj ruch nastawiony głównie na pracę czworogłowego uda. Delikatnie też czułem pośladki, ze względu na to, że no ja nie potrafię stawiać bardzo długich kroków, ani bardzo krótkich kroków, więc mam to tak wypośrodkowane, że zawsze gdzieś przy tych wykrokach te pośladki i tak pracują, zarówno jak i czworogłowe. I zrobiłem tutaj 3 serie po 15 ruchów, plus dodatkową jedną taką do odcięcia bez ciężaru już po zakończonych poprzednich. Ja już jestem akurat w domu po treningu. Nie wiem, czy uda mi się odwrócić. Nie uda mi się akurat odwrócić kamery, ale to zaraz najwyżej to zrobię. Jestem już w sumie po jednym posiłku potreningowym. Też w ogóle dzisiaj miałem taki dzień, że tak naprawdę zjadłem 3 posiłki do tej pory. To będzie mój czwarty. I będzie to 85 gramów makaronu. Cześć.
Nie wiem, czemu nie zrobiłem tego wcześniej. 80. Myślę, że przeżyję, tak. I tu jest akurat 250 gramów piersi z kurczaka, z tego względu, że nie będę jadł 6 posiłków, a 5. I moi drodzy, tutaj jeszcze taka nowostka, ciekawostka. Będziemy jutro testować jakoś bardziej właśnie gimbala do telefonu, żeby może vlogi były troszeczkę lepszej jakości. Także nagram też na pewno coś z dnia jakiegoś jedzenia i tak dalej. Czekam jeszcze na resztę sprzętu. Nie wiem, jak będzie wychodziło z dźwiękiem w takich warunkach, na przykład jak jestem teraz. Potrzebuję jeszcze statyw jeden do tego urządzonka. I jak już wszystko jakby przyjdzie do mnie, to zabieram się za vlogowanie i mam nadzieję, że będzie to miało jakąś ciągłość, a nie tak jak zwykle sumiany zapał. Także za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Zapraszam do oglądania, subskrybowania i do następnego odcinka.